Anna Jurksztowicz w rozmowie z portalem Jastrząb-Post podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości i sposobu radzenia sobie ze starością. Artystka wyraziła pragnienie, aby jak najdłużej zachować samodzielność i dobre zdrowie, by nie być zależną od pomocy innych. Przyznała, że czerpie inspiracje z pracy społecznej w Domu Seniora w Kątach oraz z prowadzenia fundacji wspierającej emerytowanych muzyków, gdzie obserwuje codzienne życie osób starszych. Jurksztowicz zaznaczyła, że ma świadomość, iż z wiekiem jej zdolności mogą się zmniejszyć. W takim przypadku, ma już przygotowany plan działania. Z uśmiechem opowiadała o istnieniu specjalnych miejsc, takich jak Skolimów dla aktorów czy Muzyka Seniora w Kątach dla muzyków, które mogłyby stać się jej przyszłym domem. Wspomniała o umowach z przyjaciółkami, że mogą tam spędzać razem swoje ostatnie lata. Wizja Jurksztowicz na starość zakłada życie w społeczności, gdzie można żyć godnie i z radością, nie obciążając przy tym własnych dzieci. Artystka podkreślała wartość godnego starzenia się i istnienie miejsc, które zapewniają seniorom nie tylko opiekę, ale także pozwalają na utrzymanie ducha wspólnoty i pozytywnego nastawienia do życia, w zależności od indywidualnych możliwości zdrowotnych. Decyzja Anny Jurksztowicz o rozwodzie z Krzesimirem Dębskim po niemal 4 dekadach wspólnego życia była szeroko komentowana w mediach, wywołując niemałe poruszenie. W kontekście tych wydarzeń plany artystki na emeryturę nabrały nowego wymiaru. Anna, w swoich wypowiedziach, odnosiła się do przemyśleń związanych z nowym etapem życia. Przyznała, że publiczna cisza, którą początkowo zachowała, spowodowała rozprzestrzenienie się plotek i nieprawdziwych informacji, co skłoniło ją do otwartego wyrażenia swoich uczuć i oczekiwań odnośnie zakończenia małżeństwa. W rozmowie z dziennikiem Fakt Jurksztowicz nie ukrywała swojego stanowiska co do procesu rozwodowego. Wypowiedziała się z determinacją, odrzucając możliwość rozwodu bez orzekania o winie. Podkreśliła znaczenie zachowania godności i uczciwości w takiej sytuacji, wyrażając jednocześnie dezaprobatę dla postępowania byłego partnera. Wyraźnie zaznaczyła, że spodziewa się przeprosin od męża, które mogłyby umożliwić bardziej cywilizowane rozwiązanie konfliktu. Artystka podkreśliła również, że sprawy majątkowe zostaną rozstrzygnięte osobno, co wskazuje na to, że jest to dla niej kwestia ważna i wymagająca odpowiedniego traktowania. Pomimo trudności, które przynosi rozwód, Jurksztowicz utrzymuje pozytywne nastawienie, akcentując, że nie należy się załamywać nawet w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.